Z Ewangelii, według świętego Jana: Jezus powiedział: Ja jestem dobrym pasterzem, dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś, i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilkie porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Podobnie jak mnie, zna ojciec, a ja znam ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni i te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Moi drodzy, dzisiaj mamy uroczystość świętego Stanisława Biskupa, głównego patrona Polski. Jego krew męczeńska została zmieszana z krwią Chrystusa Eucharystycznego, zginął przy ołtarzu. Dzisiejszy patron mówi o tym, że był wierny aż do końca, aż do śmierci męczeńskiej. Wierny Chrystusowi, najlepszemu pasterzowi. Dobry pasterz to ten, który oddaje swoje życie za owce. Oddać życie za owce to być szafarzem własnej śmierci, jak to powiedział też Święty Jan Paweł II, mówiąc o Świętym Maksymilianie Marii Kolbe. Święty Maksymilian, jak to mówił Święty Jan Paweł II, nie tylko był szafarzem Eucharystii, ale był też szafarzem własnej śmierci, czyli oddał swoje życie za Brata. I święty Stanisław Kostka, również patrząc na swojego patrona Stanisława Biskupa, postanowił poświęcić swoje życie, oddać życie Chrystusowi pomimo wszystko, wszystkich trudności. Teraz mieszkam w sanktuarium błogosławionego Księdza Jerzego przy Kościele Stanisława Kostki. I tu też patrzymy na współczesnego męczennika. Kogoś kto był dobrym pasterzem, gdzie gromadził tysiące ludzi na mszach świętych za Ojczyznę i nie cofnął się i nie tylko sprawował eucharystyczną ofiarę dla tych ludzi tak często pogubionych w tych trudnych czasach komunizmu, ale też sam stał się taką ofiarą, takim pszenicznym ziarnem rzuconym w ziemię tu naszą żeliborską ziemię, tutaj wydaje plon. I dzisiaj Pan Jezus zaprasza nas do tego, żebyśmy również odkrywali w swoim życiu te przestrzenie, w jaki sposób możemy naśladować Chrystusa, który jest dobrym pasterzem. Co to znaczy, że Pan Jezus jest dobrym pasterzem? To znaczy, że naprawdę mu zależy na każdym z nas. Bo najemnik to ten, któremu nie zależy na owcach. Zależy mu na własnych interesach. Co z tych owiec może mieć? Jakie może ostrzyć? Jakie może wykorzystać. Natomiast dobry pasterz to ten, który oddaje życie dla owiec. Bardziej myśli o tym, co może ofiarować tym, którzy są mu poświęceni, których kocha, którzy, którzy mu są powierzeni, niż o tym, jak z nich można czerpać zyski. Kochani, módlcie się też za nas, kapłanów, również za mnie, bo to słowo jest dla mnie bardzo poruszające i wiem, jak bardzo jeszcze nie dostaję wobec tego wzorca, jak daleko jestem od bycia dobrym pasterzem, żeby rzeczywiście oddawać swoje życie. Ale ufam, że Duch Święty, Jego ogień, będzie wypalał to wszystko, co we mnie jest jeszcze do spalenia. Co jest tylko to światowe, jakieś egoistyczne, nieczyste, śmieciem mojego życia, i żeby został ten Boży diament, Boże dary, które zostały złożone szczególnie w sakramencie kapłaństwa. Ale każdy z nas otrzymuje w sakramencie Chrztu Świętego różne dary i charyzmaty. Charyzmaty to dla wspólnoty jakieś dary. W jaki sposób mogę im tej wspólnocie Kościoła służyć. Służyć tak, aby uczestniczyć w dziele jednoczenia wokół Chrystusa, żeby nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. To jest zadanie. Może to zadanie będzie całkowicie zrealizowane dopiero w niebie, ale to niebo już tutaj na ziemi się zaczyna. Jeżeli ktoś sobie myśli, że Pan Jezus rezygnuje z prawdy tylko po to, żeby tworzyć konformistyczną jedność, żeby nikt nikomu nie wytykał jakichś błędów, tylko i wyłącznie było miło i przyjemnie, to taki Chrystus nie istniał. Jeżeli ktoś sobie myśli, że Pan Jezus przyszedł przynieść pokój na ziemię, żeby wszyscy się wzajemnie lubili, albo przynajmniej tolerowali, i żeby każdy miał własne zdanie, yy, i w tym wszystkim nieważna była prawda, bo tak naprawdę ważne jest to, żeby było miło. To Pan Jezus mówi: Nie, nie będzie miło. Jeżeli ktoś tak myśli, to ja przyszedłem przynieść miecz, rozdwojenie, ogień na ziemię, przyszedłem rzucić i pragnę, żeby on zapłonął. Ten ogień to jest ogień Bożej miłości. Ogień, który wyprowadza z kłamstwa, z letargu, budzi do tego, żeby wyrywać się ze zła i iść za Chrystusem i słuchać Jego głosu. Mam takie wrażenie, Patrząc też na, na siebie, jak bardzo łatwo jest przyzwyczaić się do Słowa Bożego. I można być, nawet w owczarni. Wielu katolików przyznaje się, że jest katolikami, deklaruje się, że no tak, ja jestem katolikiem, jestem ochrzczony w kościele katolickim. Większość nie chodzi do kościoła co niedzielę, to jest dramat. W ten sposób zamyka sobie drogę do nieba. Ale można chodzić do kościoła i też zamykać sobie drogę do nieba, nie żyjąc w stanie łaski uświęcającej. Można też zamykać sobie drogę do nieba, po prostu mając własną wizję Boga, własną wizję zbawienia, na przykład taką wizję, że o Bóg jest miłosierny, na pewno nam wszystkim przebaczy. Wa ważne, żebym był, żeby był dobrym człowiekiem. Przecież nikogo nie zabijam, nie okradłem, nikogo nie skrzywdziłem, jestem dobrym człowiekiem. To wystarczy. A dzisiaj Pan Jezus mówi o słuchaniu głosu Jego. Owca, która myśli sobie, jestem dobrą owcą, ale nie słucha głosu i idzie sobie tam, gdzie sobie chce iść, bo myśli sobie, jestem dobra, no co sobie pójdę tam, gdzie chcę, jestem przecież wolna, po to będę chodzić w tym stadzie, no i pogubi się. Tak samo jest w życiu wiary. Jeżeli się nie słucha słowa Bożego, to nagle może się okazać, że ten człowiek jest katolikiem, chodzi co niedziela na mszę Świętą, ale nie wierzy w tego prawdziwego Chrystusa, tylko w tego, którego sobie wymyślił. Takiego Boga, którego nie ma. I czasem może się okazać, że kiedy przyjdą inteligentni ateiści, to pokażą, że rzeczywiście takiego Boga nie ma. I my z takimi ateistami musimy się zgodzić. Bo wymyślony Bóg nie istnieje, istnieje tylko prawdziwy. Żeby rzeczywiście wierzyć w prawdziwego Boga, trzeba Jego słowa, Jego głosu słuchać. Słuchać w piśmie świętym, słuchać w swoim sumieniu. Też umieć rozpoznawać znaki czasu poprzez wydarzenia Pan Bóg mówi, bo może się okazać, że człowiek słucha swoich wyobrażeń albo oczekiwań o Bogu. Chciałby, żeby Bóg taki był. A Bóg taki nie jest. On jest taki, jaki jest, a nie taki, jaki byśmy sobie go wymyślili. Wtedy by przestał być Bogiem. Moi drodzy, i tak na koniec chciałem też podzielić się pewną wypowiedzią sługi Bożego arcybiskupa Fultona Schina w Rosji w czasach poprzedzających komunizm wierzono, że pojawi się antychryst w przebraniu wielkiego humanisty, że będzie mówił o pokoju, dobrobycie oraz zasobności nie tylko w środkach prowadzących nas do Boga, lecz rozumianych jako cel sam w sobie. Trzecie kuszenie, w którym szatan próbował skłonić Chrystusa, by oddał mu cześć w zamian za wszystkie królestwa świata, Stanie się kuszeniem do tego, aby mieć nową religię bez krzyża, liturgię bez przyszłego świata, religię, która niszczy religię, albo inaczej, politykę, która jest religią taką, która oddaje Cezarowi nawet to, co należy do Boga. Wśród całej pozornej miłości do ludzkości i gładkiej mowy o wolności i równości. Ukrywać się będzie wielki sekret Antychrysta, którego nikomu nie zdradzi. Nie będzie on wierzył w Boga, ponieważ jego religią będzie braterstwo bez ojcostwa Boga. Oszuka nawet wybrańców. Ustanowi on antykościół, który będzie małpował kościół, gdyż szatan jest małpą Boga ów Antykościu będzie posiadał wszystkie cechy Kościoła, ale wypaczonej postaci. Będzie też wyzuty ze swojej boskiej treści. Będzie on mistycznym ciałem Antychrysta z wyglądu bardzo przypominającym mistyczne ciało Chrystusa. Moi kochani, przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Niech ten czas wspomnienia uroczystości biskupa Stanisława, który jest patronem naszej ojczyzny, naszych trudnych dziejów, niech będzie też ta uroczystość takim momentem otworzenia naszego serca jeszcze bardziej na słuchanie bardziej Boga niż ludzi. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.